Hej ludzie, Mejo z tej strony, witamy was po raz kolejny z Repusem. Tak, wina Majosa, że nie było serii. Nie moja wina, Jest wina twojej pracy. po prostu wina tego, że ja już nie chodzę do szkoły, tylko mam pracę. A Że ja. mam czas nagrywać tylko w weekendy, gdzie wy mieliście inną serię z multiplayera, no to cóż, nakładaliśmy się na siebie. Tak. No, ale jako, że jest przerwa między sezonami na YouTube Universalis, to postanowiliśmy może dokończyć. Nie wiem, kiedy zaczynacie kolejną serię, ale W jeżeli. przyszłym tygodniu raczej nie, ponieważ jeden od nas jest na, jak to się kuźwa nazywało, w Alpach na nartach. I na całe ferie by pojechał. No to skoro mamy ten tydzień, czyli w sumie dzisiaj jest 5 godzin. Może trochę mniej, może 4 godziny. I jutro, i za tydzień, w sobotę tak samo. Myślę, że uda nam się skończyć tą serię. Więc może odpauzujmy. Zostańmy na prędkości 2 do końca pierwszego No i meczu. desynchro. I liczmy na brak desynchronizacji. Bo save jest niekompatybilny niby z grą, ale wszystko się załadowało normalnie. Mam zero legitymacji, what the fuck? Ja byłem w trakcie eksternizacji i skończyłem ją poprzednim razem. A ja się teraz no. Teraz mam wojnę A no wewnętrzną. właśnie, dwójka się bardzo przyda, bo ja się biję teraz z Litwą, państwem papieskim, Polską. Czym tam jeszcze? I kolonią. I ta milionowa armia Rosji i Otomanów na YouTube Universalis. No nie! Moja armia przegra z papiestwem! Dlaczego ja tracę 4 kasy? O. Coś się zmieniło? Ottomani, za Allaha! Strzelajcie Serio? armat! Nogaj ustawił mnie jako rywala. Okej. No problemu, Costly Nogaj. embargo. Zgadnijcie, kogo zjemy następnego. O, masz wasala, dużo ci pomoże. Mógłbym przestać nawracać. To zachowuje nam 1,5 dukata. Jak ja mam idee religijne, mam, okej. Atakuje go w górach. No cóż. Okay. Ile tu Polaków? 7 tysięcy Wie jednostek. więcej was ziemia nie miała Polska? Jezus Maria. A wy skąd się wzięliście? Musiałbym podnosić chyba trochę development. Całe Za szczęście, że Polacy zarabiać. mają forty dwójki. Więc otwórzmy sobie Simple Terrain Map Mode. Poszukajmy bardzo zielonych. Tutaj mamy A 3 no pionki właśnie, te map mody, slumsów. które teraz powychodziły. No, to jest piękne. 600 kasy chyba wyjdziemy. Wygram z Polakami w górach. Weźmiemy kasę. Co my tu mamy? 2-2-2. O, wsparcie od Czech przyszło. Kawę, płótno i żelazo. Okej, te trzy prowincje muszą być zbustowane. Nawet myślę o przeniesieniu do Dekapitolu. Ja mam pięciu misjonarzy. To było piękne. Jakim cudem ja mam pięciu misjonarzy? Base Mówił. value, Missionary School, Defender of Faith. Zawody Handel z Human i Xian przenosić do Samarkand i zbierać w Samarkandzie. O, tak. Co to jest? Custodian of the Holy City. Potrzebuję. What the fuck? Przeniesienie Chyba, że kapitału Mekkę mam. 464 punkty. Nie. Aha, bo ma mniejszy development. Okej, czyli muszę zbustować prowincję, do której chcę przenieść kapitol, do takiego samego developmentu co mój kapitol. Wtedy nie będę mieć dodatkowego kosztu. O, ciekawe. I każdy punkt, bo mam plus 16. Tak? Gdzie to było? Gdzie jest ta prowincja? Tu. Jest 264, 16 developmentu mniej. Czyli 264 przez 16? Dużo. Czekaj. 260 przez 16, przez 2 to jest 180 przez 8, czyli 90 przez 4. 45 przez 2, 28 punktów za jeden development. Jak Więc myślisz, zdobędę Rzym nie coś tak. wywołując. Jak myślisz, zdobędę Rzym nie robiąc koalicji przy okazji? Jak wygląda twoja mapa koalicyjna? To właśnie nie wiem, muszę zobaczyć. Masz Rosję, Litwę, Brandenburgię już w koalicji, także. Albo na granicy koalicji, także ja bym na razie może Chyba jakieś na wojnę granicy. w Afryce albo coś w tym A stylu. ale widzisz Europę? No, widzę Europę, ale co w związku z tym? Widzisz Litwę? No. No.
No dobra, ale po tej wojnie będziesz mieć pół Europy w koalicji. Jak weźmiesz za dużo. Bo myślisz, że ją przegram? Nie, znaczy wojnę koalicyjną, możesz mieć problem. Mam 300 tysięcy wojska, mam 300 tysięcy wojska i pół miliona możliwych utrzymania. Dobra, ale ideę Brandenburgii, jeszcze jeżeli Brandenburg jest, nie, Saksonia jest cesarzem, ale wiesz, oni mają lepsze jednostki jednak niż ty. Janczarzy, nie marudź. Technologia. 55% mniej. What the fuck? 200 punktów, żeby... 167 punktów, żeby podnieść technologię administracyjną. Don. Serio? Tak. To ja się dziwiłem, że miałem... Znaczy, cieszyłem się, że mi raz technologia jako Szwedzi kosztowała poniżej 300. Tak, tylko że wiesz, ja mam technologię administracyjną poziomu 11 w tym momencie. A ja mam 100 prestiżu. Jestem 7 technologii za tobą jeszcze. Ja mam 100 prestiżu i 100 legitymacji. Już dostałbym achievka, gdybyśmy grali na singlu. 30 prestiżu i 0 legitymacji. Mój następca będzie mieć ze 100% albo 90%. Ej, gdzieś przegrałem, Jezus Mario. Tylko że mój obecny król, który ma 0 legitymacji, jest 5-6-3, a następca 1-4-4. Ale mniejsze ryzyko buntu przez legitymację, to by się przydało. Dostaję 3000 manpowera miesięcznie. Tak? Spam na tym. Jest live? Tak, jest. Nie ma. To był żart. Nie wiem kto to. Ares. Nie pamiętam kto to. O, tak, tak się wyrażę. Nie pisz, okej. Okay. Ja tak odpisał. Dobra. Ja chciałem atakować Buriatię, prawda? Mamy claimy na nich. Mogę mieć trzeciego rywala. Ayutthaya, Bengal, Delhi albo Japonia. Japonia. Nie bierz morski, bo ja ci nie dopłynę. Ty masz sojusze, Japonia? A, że oni mają Manchurię. Okej. Okay. Japonia. Będziesz moim rywalem. Embargo. Na noga i też trzeba nałożyć embargo. Sam się o to prosił. Ustawił mnie jako rywala. Jak tam teraz estate'y? A no właśnie, zaraz te estate'y zmienili niestety. Ja. Nie mogę mieć 100 loyalty. Cały czas się zmienia lojalność. I żeby byli lojalni, musisz mieć minimum 40. Czaisz, jakie mam ask for contribution od merchantów? Wiesz ile dostanę? 1300. No bo to jest... Ile masz tak, ile miesięcznie zarabiasz? Dużo. 40. Znaczy mam 15 ze Space of War. Jeszcze zobaczę inne rzeczy. Czemu ninja? Jaki ninja? No bo to jest tego. To jest chyba 10 albo 15% twojego rocznego przychodu w tych eventach. Jak masz roczny przychód 10k, no to dostajesz 1000 z eventu. Military power plus 100. Tutaj nie mogę support. To już. Nie mam co brać manpowera, bo mam manpower prawie na maksa. Sojusznika w Chinach, to był miłby głupi pomysł. Tego nie mogę, okej. Okay. Polacy chcą już pokój. Śmieszni Polacy. Wiesz jak Polacy śmieszkują? Trochę jak prezydent Andrzej Duda. Dobra, nawracajmy dalej. Buriatia, ty jesteś dwie technologie do tyłu. Za chwilę będziesz 3 technologie do tyłu, więc zmniejszysz lot żołnierzy tak na 75% i powinienem i tak czy siak wygrać tą wojnę. Też ci otomani są za mocni. Wuchce królewski marysz. Nie wiedziałem, że konfucjanizm pozwala się żenić z muzułmanami. Dobra. Declare war. Conquest albo reconquest. O, straciłem claima jednego. Zrób go na szybko. Jak mówi stare koreańskie przysłowie, gdzie kucharek 6, tam obóz dla 2 milionów osób. Dobra, nowe jednostki. Swivel cannon. Okej. Okay. O, przypadkiem se stakwajpuje Polaków. Mejus na Steamie Ares Tomihadore. O, dobrze wiedzieć. Czy będzie dzisiaj agar? To zależy...
od tego, jak się potoczy dzisiejszy stream. Ja chętnie bym potoczył ten stream w stronę American Truck Simulator. Ja, bo obydwoje musimy kupić. Tak, ja się chcę kierownicę kupić do tego. Tylko, że na razie kasy nie mam, a widziałem taką fajną za ponad 200. Dobra, Conquest of Ude. Wypowiadamy wojnę. Idziemy go podbić. Ile wy macie? Może jednak podniesiemy. A, żołd się podniósł na maksimum automatycznie. Aż ustawione, tak. Zapomniałem, że tak się dalej robi. Boże, 8 inflacji. Masz? Podesła ci więcej pieniędzy dla inflacji? Race War Taxes. Zarabiam 50. Ja nie mam punktów militarnych, żeby podnieść War Taxy. Jak będziesz potrzebował pieniądze, to mów. No, na razie mam 1700. Nie! Także. Buntownicy atakują mój fort, który nie jest włączony. Nie! I to jeszcze nie moi buntownicy! O Boże! Mam nadzieję, że nie zanektujesz ich obu naraz. Anektować ich! Anektować! Wasal, prowincje, hunizacja. Dobra, Janczarzy, bijcie z tym państwem papieskim. Stackwipe. Stackwipe, okej, posłuchali się. No, niestety, trochę kaszerek. Dobra, moglibyśmy poprawić relacje z W w takim razie. Jak wyglądają nasze sojusze? Mamy Otomaniów, czyli Repusa, W i Jampur. Jampur. No. No nie, na Rzym się nie zgodzą. Jampur chce być moim protektoratem. Too bad, masz tylko jedną prowincję, więc raczej zerwę sojusz i się podbije. A więc tak. Podbijecie Bengal. Jak wezmę sobie Rzym, to koalicja. Litwa, Brandenburgia, Rosja, Bawaria, Polska, Bremen, Hesja, Naplet, Papal State, Salzburg, Lubecka, Savoy i Lucca. Jestem ciekaw, czy Bengal chciałby zawiązać sojusz ze mną. Korporacja. Bengala by miała. Fajnie by było mieć Bengal jako sojusznika, bo bym miał spokój, jeżeli chodzi o tego, o Indie. Bo on by mi pomagał w wojnach w Indiach. Ech, zgadnij co mam. Zgadnij kto to? Państwo, Rzym. Lol. Czekaj, czy jesteś w stanie to nawrócić. Bo tam jest minus 5 do siły misjonarza w Rzymie. Hej, mam Rages Ideas. A, no to jesteś bez problemu w stanie to nawrócić. Tutaj mam minus 0,5. A jak zmienię nawrócę kulturę, jak skończy się ale separatyzm? Ale nie możesz nawrócić kultury chyba jak tego. Jak jest separatyzm. Nie najpierw w prowincji. Tak? Ale dostałem kolejnego misjonarza. I pół prestiżu miesięcznie. Bengal chce przemarzyć wojsk, spoko. Chcesz królewski mariaż, okej, okay, wróćmy. Okej, kolonio, czy chcesz White Peace'a, nie? To zaraz cię podbiję. Wyścig zbrojeń. Dobra, zatrzymam na chwilę. O, wezmę... wylosowałem jedynkę przed chwilą. 2000 ludzi poszło. Dobra, weźmiemy War Taxy. Z minus 16 mam teraz minus 8. Prowincje, które mają dostęp do fortów muszę brać. A Belt w sumie też ma fort, okej, Belt. Ja nadal jestem despotycznym monarchiem, what the fuck. Muszę napompować trochę te administracyjną technologię, żeby się zmienić w jakąś ton. Konstytucyjną nie, ale może absolutną monarchię. Brandenburgia weszła. No nie mogę kliknąć prowincji, bo mi wchodzą do koalicji. Zaraz tą koalicję zniszczę przecież. Ja tak patrz. Wystarczy, że od każdego członka koalicji. Nie, zaraz sam wyparuję, stój. Jakąś prowincję przez Fretenwara i tyle. Zaraz sam wyparuję, mam 99,2% overksencji. Ty musisz skorować ziemię, zanim skończysz wojnę. No właśnie sobie przypomniałem, tak patrzę. No pół biedy te koalicje milionowe.
Trochę gorzej z tymi konwersencją, bo wybuchnę jak stuwa okay, wejdzie. Wygraliśmy wyścig o podbijanie tego. I spróbujmy mu skopać tyłek na stepach. Koniec z odcinkami, jak zastopujemy grę, to sobie buduję budynki jakieś. Jesteśmy trzy technologie militarne do przodu i mamy lepszego generała. Będziemy nie wiem, co budować. Przez rzekę, niestety. Ale minus jeden powinno być okej. Okay. A, i bonus, który hordy teraz dostają, jest też zmieniony. Czytałeś o tym? Nie, a co? Teraz nie dostajesz tych bonusów tylko na swoim terenie, ale na wszystkich płaskich terenach. W końcu to zmienili. Ale na wszystkich górzystych pagórkach i takich innych nierównych terenach zawsze masz minus do szoku. Więc hordami teraz się walczy tylko i wyłącznie na płaskich prowincjach. Nawet jeżeli bronisz się w górach, to masz minusy do szoku. A nie było budynku, który zwiększał misjonary stręcz? Bo mi się zdawało, że był. W Veritasie było, jak ulepszyłeś temple do katedry. Ale tak, katedra daje plus 3 misjonary stręcz teraz. Bo pamiętam, że to chyba przenieśli właśnie z tego. Z Veritasa. A teraz już nie ma w ogóle świątyń, tylko są kościoły, jak grasz katolickim. No, jest church zamiast temple. No jest, czyli że będę miał 19 technologię administracyjną i nawracam Rzym. Wait, ty możesz wybudować kościół? Nie, raczej kościół nie, ale chodzi o to, jak to się tutaj nazywa, meczet to chyba był. No. Nie, katedral, mosku to jest pierwszy, a później jest katedral. A grasz katolickim, mówię. Trochę dziwne, że tego, że większa ta, jak to się nazywa, bo ten kościół islamski. Meczet? Większy meczet to jest katedra. Ja nie wiem w ogóle, czy w religii tej muzułmańskiej jest coś takiego jak katedra, w sensie, że większy kościół. A ostatnio by zrobić tego achievementa, to Lion from the North. Michael z innego konta znowu, Elonezel Repus. Chciałem zrobić Lion from the North, które bo pobudowałem, okej. Okay. Oh, siege ability. Chciałem zrobić Lion from the North, które polega na tym, że masz dowodzić ligą protestancką i masz tą wojnę wygrać. Raz mi się udało dowodzić, ale wojnę przegrałem. I postanowiłem, że żeby to w końcu zrobić, cofnę wersję do wersji... która to była wersja? 1.12. To fakt, czemu? Żeby spróbować zrobić, bo to była wersja, na której można było grać najbardziej ofensywnie. Ja już w 19, raczej w tym 18... Ale możesz zyskiwać achievementy, jak grasz na nieaktualnej wersji gry? Tak. Są wersje, są wersje, które mają dopisek No Iron Man Mode. Czyli, że nareszcie masz. I tak odpaliłem Iron Man Mode'a. Ciekawe. Ale nie dowodziłem ligą protestancką. I się zdenerwowałem i postawiłem Szwedami już nie gram, mimo że oni są tak przekokrzeni. Jak dobrze nimi zagrasz. 50 tysięcy Szwedów może spokojnie 80 tysięcy Rusków pobić. Zwłaszcza przez tą jedną prowincję, która na początku gry ma... mieć? Miedź, brąz, miedź chyba. Miedź, koper. A teraz ta prowincja jest okupowana przez buntowników. Na początku gry on chyba kosztuje... Trójkę? 4,50. Nie, trójkę, ale jak weźmiesz jako pierwszy armaty, to masz 4,50 przez plus 50% do kupera. Może. Ale jeszcze na tej prowincji jest plus 5 do produkcji dóbr, nie? No tak, a plus jak ten masz tam chyba na początku nawet trzy prowincje, które produkują ci żelazo. Repus, namaluj autoportret. Co? Abyś oglądał YouTube Universalis, to byś wiedział. Skraszowało mi na koniec grę i oni zaczęli nic podbijać. Mówię, no skraszowało mi grę, kończymy, nie gramy, bo u mnie nic nie widać. No i mi się nudziło i postanowiłem sobie portrety tego Fausta oraz Wotana namalować. Songku i Ninching. Podnieś autonomię po buncie. Następny jest Hanzo Tianushi Pilangi Tanzo Xingi. Co ty tam godasz? Aha, tutaj. Okej. Okay. Zajmuję się ryzykiem buntu. Podnoszę wszędzie autonomię.
Przecież to na tyle duży, że walczenie za... Bawienie się w bicie tych buntów jest trochę uciążliwe. Mam 5 wolnych misjonarzy. Wow. Ja mam jednego, który ma wiecznie pełne ręce roboty. Tak samo jak miałem na tej serii mojej z Moskwy. Do końca gry nie wziąłem tego. Religijnych idei, tylko poszedłem w humanistyczne chyba, albo w administracyjne nawet, żeby nie kosztowały kory, nie? Jedyna moja akceptowana kultura to jest turecka. Całą resztę, którą podjęłem, mam nieakceptowaną. To zbustuj development w jakichś prowincjach, gdzie masz otwórz sobie mapę kulturową i zobacz, która grupa kulturowa jest największa. I zbustuj parę prowincji development u nich. Szczególnie base tax w tych prowincjach. Syryjska jest dosyć duża. Egipska. A później po prostu nawracaj konwertuj prowincję na tą kulturę, którą masz akceptowalną. Kosztuje to mniej, jeżeli byś chciał zamienić ich na swoją kulturę. I chyba nawet trwa krócej. Jeżeli development kultury jest poniżej 8,5%, total development, then it will no longer be accepted. Muszą mieć przynajmniej, zazwyczaj jest 10%, ale ty masz może... 17. Ty masz w jakichś ideach, że tego, accepted culture albo coś w tym stylu? Accepted culture threshold. Masz minus 15% z czegoś. Więc masz 8,5% z pierwszej idei. Zamiast 10% masz 8,5%. Więc... Zaraz ponawracam na jakąś inną kulturę po prostu. Najpierw musisz doprowadzić do tego, żeby była akceptowalna. Albo, no tak, albo jeszcze... A poczekam, aż mi się zrobi do końca religious ideas. Kolejna technologia administracyjna za 200 punktów. Okej, okay. Zaczynam nadganiać powoli, w końcu. Mogę zamienić się teraz w, jak to się nazywa, administracyjną monarchię i tak zrobię, jak tylko uzbieram 100 administracyjnych punktów. Więcej produkcji, zawsze spoko. I szybsze spadanie autonomii. Kurde. Odbijesz tą prowincję? Nie tak szybko. Prawdopodobnie po prostu go anektuję. Jak wygląda moja... No. Mam ile? 17 z Queen. Tyle. Bliż weszło w koalicję przeciwko mnie. Mejo, z pomocy. Wow, ale masz niezłą koalicję. Szwecja, Francja, Bawaria, Brandenburg, Bremen. Znaczy wchodzili do koalicji, ja tylko skipowałem. Fakt, Luka i Lubek mają takie same flagi. O co chodzi z federacjami w EU? Federacja to jest dostępna tylko do... jak to się nazywa? Rządu, który opiera się na plemionach, czyli tribal. I to jest taki sojusz, ale tylko i wyłącznie obronny. Że jeżeli macie federację i ktoś zaatakuje kogoś z tej federacji, to ci ludzie w tej federacji mogą ci pomóc, tak jakby byli twoimi sojusznikami. Ale nikt z nich nie będzie ci pomagać w wojnie ofensywnej, a jeżeli tak, no to będziesz mieć dużo szczęścia, że się tak wyrażę. Ale możecie atakować siebie, tak jakbyście nie mieli sojuszu między sobą. I dalej być w jednej konfederacji. To jest takie dziwne, skomplikowane i w sumie nikomu niepotrzebne. Trochę jak Here. Nie, Here się przydaje. No w sumie... Bo nie wybierasz Francji albo Polski, tworzysz Commonwealtha i nie steamrolujesz przez pół Europy, bo cię w końcu zatrzymają, bo ziemie HR dają ogromne ilości agresywnej ekspansji. Repus to Polska jest najlepszą nacją do jakości armii, bo z odpowiednimi ideami i politykami miałeś 40% infantry, 88% kawalerii i 20% artillery combat ability. Jaka koalicja! Czy Mordor od Szwecji. Mejo spojrzał sobie, żeby cisnął Aragon. W tym momencie
Repus ma pół świata w koalicji. No właśnie, zauważyłem teraz, kliknąłem to. Ostrzegałem. Ale jest na tyle duży i straszny, że może mu odpuszczą. No, Majos mi pomoże pierwszy raz. Będą go trzymać, że... Przez ile? Ile ty masz... Kurde, jak się sprawdzało opinie twojego kraju z sąsiadami... Neighbors. Masz z Rosją, sobie zobaczmy. Masz jedyne minus 158. Więc do 1700 raczej będziesz teraz siedzieć na dupie i się nudzić. Chyba pójdę w Afrykę. Chyba, że chcesz walczyć z koalicją. Albo idę na Indie. Tylko weź pod uwagę, że jeżeli masz taką dupną koalicję i wypowiesz gdzieś wojnę, gdzieś od dupy strony i zaczniesz zużywać swój manpower, to oni ci wypowiedzą wojnę. Jak uznają, że jesteś już trochę słabszy. Chłopie, ja pójdę na Persję. Sobie około 500 aggressive expansion. No chyba. Repus z przeciwieństwem mnie. Ja jak gram, to się staram nie mieć koalicji, a Repus jak to ma największe koalicje na świecie zawsze. Bywa. Przecież pamiętasz Wenecję? No jasne. No. Przecież chyba 3 razy cię uratowałem. Tak trochę. I Francja. A no właśnie, już wiem, co miałem teraz zrobić jako kolejną rzecz. Masz te 27 tysięcy na zachodzie, chcesz sobie coś połupić? A z kim chcesz się bić? Ardalanem. To jest ta enklawa w moim państwie. On ma z kimś sojusze? Nie. No, szczerze? Spoko. Podzielę armię na pół. Tylko daj mi czas, żeby się tam znaleźć. A, i przemarsz wojsk mi będzie potrzebny. A, jeszcze zrobię sobie template name. Template'a ogólnie sobie jakieś pobuduję. Skoro mam limit 500 tysięcy. Okej. Okay. Baluchistan. Miło było, ale się skończyło. 78 dyplopunktów. Będzie kosztować 256, żeby zrobić kory. Sakra. Widać teraz, nie? Wiesz, ile dostaję teraz z punktów administracyjnych? 15. Przyda się. Już mam 10% tego. Jak to się nazywa? Inflacji? Nie, 8% inflacji, więc czy będę mieć więcej, czy mniej? Bez różnicy trochę. A ja masowo trochę nawracam na jedyną prawdziwą wiarę. Ja. Prowincja będzie kontrolowana przez Nobility, albo 10 tysięcy buntowników i Nobility. A, sorry, odrzuciłem ci, kurde. No offer. Po prostu od siebie. Nobility chce więcej ziemi, więc damy im ziemię. I clergy chce więcej ziemi, więc jeszcze muszę duchowieństwu dać jakąś prowincję. A, nawet 2. Dobra. Myślę, że już możemy załączyć 2, co? Dwójka jest. Znaczy 3. Okej, okay, to albo wbijasz na moje ziemię, albo już wypowiadam. O, nie ma to jak tego. Kolejna prowincja ze złotem. Ej, to wbijasz na moje ziemię, czy nie? Jakbym nie miał już dostatecznie dużo inflacji. Tak, wbijam. Ja muszę czekać jeszcze miesiąc, aż mi dyplomata wróci. Ja mam 5 dyplomatów, 4 dyplomatów, którzy siedzą na dupie i nic nie robią. W sumie nie mam po co do kogo ich wysyłać. To daj 3. No nie ma co na 2 jechać. Przecież oni mają jedną armię i zaraz jest taki. Rywal rywala, popraw stosunki z Aragonem do 100, okej? Okay. A Mirsi się obrażył. A Mirsi to Nobility, kurwa. Support the shamans. Unresty wszędzie, okej. Okay. Support Sunni followers, unresty wszędzie, albo let them handle this without our intervention. Tolerancja prawdziwej wiary minus 1. Dobra, że coś muszę pod clergy dać tylko. Clergy, czyli ulema tu się nazywa. Ulemo. Szkoda, że ten event, skoro daje plus 4 do unrestu i minus 20 do taksów do prowincji, ej, nie zmienia też religii w tych prowincjach. Ej, ulema daje local missionary strength plus 2%. Nie będę mógł nawrócić Rzym.
Zajmie mi to 66 miesięcy, ale nawracam. Tak, tego. Weź pod uwagę, że Rzym ma 45 developmentu. Jak im dasz prowincję z takim dupnym developmentem, to nie wiem, czy nie będą mieli 80% influence od razu. Nie mają 50, akurat tyle chciałem. Proszę bardzo, 100 punktów administracyjnych, dziękuję. Przeciwieństwa się przeciągają. Ale co ty zatrzymałeś? Majos. Ale przy okazji, stój jeszcze. No chciałem cię call to arms, okej. Stack wipe. Wiesz, jesteś 3 technologie do przodu. Zdziwiłbym się, jakby to nie był stack wipe. A, muszę okorować prowincję, zapomniałem. Wartaxy? I będziemy plądrować. Tu jest 6 do splądrowania. A tu... 7, okej. Pograbimy trochę. Oni mają fort level 4, Boże. Witaj, Olgierd. Akurat cię ludzie pytali, czemu cię nie ma. Ja się nie pytałem. Antylizmu 50 diplomatic power. I kupcy tracą lojalność. Ale tracić merkantylizm? Dobra, straci lojalność, a ja wam może dam... Idź na tą prowincję, podziel armię, idź na tą prowincję po lewej. Już. Bo mi już przeszli na fort i oblegają taki, którego nie mam uaktywnionego. Teraz już ich nie ma gdzie szkolić. Jeszcze 1000 mi jakoś lata po kraju. No, i wie skąd. Gdzieś tam się przekradł. Bochem jest moim wasalem. Oddam im prowincję Here, gdy mi koniec. A masz Czechy jako wasala, dlatego masz taką dupną koalicję. Tam to już chyba dawno było. Twoje jednostki fajnie wyglądają. Z tą czapką taką. To winna czapka. Ja. Moi wyglądają, jakby mieli tarczę, celownik na środku kalatki piersiowej. Strzelać tutaj! Po multu z repusem będziemy mówić z widzami? No, może. Jest 32 minuty odcinka. Ale co by mnie tak bardzo... Czekaj, nie, bo jest jedna sprawa. Czemu wy mnie tak bardzo nie chcecie? Co będzie później? Agario będzie później? Nie będzie później. Później będę ja jeszcze. Co wy macie do mnie? 35 tysięcy buntowników. Zajmijmy się tym może. Kozak z agresją. Ja się wracam armiami, nie żeby ci... Stop. Kończę odcinek. Pa. Na razie.